W dzisiejszym filmie ponownie zagramy sobie w symulator siłowania na rękę, a to dlatego, że dodali ciekawe update'y. Dodali jakąś ligę w ogóle, kiedyś było coś takiego w armii, ale oni później to usunęli, bo tam dużo błędów było, teraz zrobili to chyba inaczej teraz. Tu się szuka przeciwników, na początku to kliknijmy, poszukajmy przeciwnika, zobaczmy czy znajdzie nam jakiegoś oponenta, szuka nam tutaj oponenta. Dobra, mamy takiego, który ma 608 QA siły, nie wiem szczerze mówiąc, czy to jest dużo, bo nie wiem ile ja mam, ale zobaczmy czy uda nam się go pokonać, jakby ładuje się mecz. Aha, i mamy coś takiego i po prostu muszę klikać, zobaczmy czy go uwalimy. Dobra, uwalimy go na luzie. Pole się tam w ogóle wywalił. Dobra, i koniec meczu. I mamy za to 5 punktów. I za win streaka w ogóle jakąś skrzynkę dostaniemy tak naprawdę. I tu mamy różne nagrody tak naprawdę. Mamy ligowe chesty. Tutaj mamy takiego, takiego i na końcu takiego dobrego. W sumie chyba trochę jak w Brawl Stars się to zarobili. W Brawl Stars też jest coś takiego, że tam jakieś skrzynki się dostaje za coś tam. Nie pamiętam jak to było tam w Brawl Stars. Ja już dawno nie grałem w Brawl Stars. Ale jak ktoś gra w Brawl Stars dalej, to może mi powiedzieć, czy jest w sumie podobnie. Dobra, to na początku sobie to zróbmy. I w ogóle też cały nowy world dodali. Gigantyczny jakiś taki world dodali. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się odblokować ten world. No tutaj tego Goska na pewno sobie pokonam, bo on ma w ogóle biliony, więc myślę, że tu nie będzie problemu. Ciekawe, ile za niego dostaniemy winów. 5 znowu dostaliśmy. Dobra, pójdźmy zobaczyć na ten nowy world, bo tu jest w ogóle Apocalypse Event, czyli to nie jest nowy world, tylko to jest event. No dobra, to ciekawe. W sumie fajnie, że event, bo jakby nowy world był zwykły, to pewnie bym go nie odblokował. I tu mamy siłę eventową. 3 w ogóle rodzaje siły. Tu mamy jakieś kapsuły. Aha, powiem wam, że ciekawie to wygląda. Dosyć duże to jest. Znowu jakiś event fajny dali. Apocalypse Pass tutaj jest. W ogóle możemy podbierać sobie rzeczy. Czemu tu w ogóle mam dwie rzeczy odebrane? Robux tokeny, Lucky Block. Czemu w ogóle nie mogę tego odebrać? Zbugowane to jest chyba jakieś... Albo ja nie mam tego odblokowanego, bo to jakby wszystko jest odblokowane. Dziwnie to działa. Dobra, później może to się naprawić czy coś. Dobra, skończmy tą ligę, żeby nam się te punkty ponabijały i zobaczymy o co chodzi z tym eventem tutaj. No tu mamy na pewno bossy. Tu mamy bunkier bossa takiego, 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 takiego. I tu będzie kolejna część chyba. Możemy w sumie sprawdzić, co oni dokładnie tutaj dodali. Tu w ogóle achievementy mamy, ale tu zobaczmy. Apocalypse Event. Create rework jakiś. Zmiana tutaj wyglądu, nowy balans i nowej temy. Dobra, to na początku, tak jak mówię, tą ligę skończmy. Zróbmy te wszystkie pojedynki, no bo tutaj jak będziemy 10 winów z rzędu, to dostaniemy jakąś nagrodę ciekawą. Nie będę wam wszystkiego pokazywał, bo bez sensu, po prostu zrobię sobie te wszystkie pojedynki i zobaczymy, skądś dostaniemy nagrodę ciekawą i weźmiemy się za odblokowywanie tego eventu. Dobra, dobra, na razie mam 25 punktów, jeszcze brakuje mi tak z 3 pojedynki tutaj do tej pierwszej skrzynki. Kto w ogóle jest pierwszy w rankingu? Jakiś tutaj gościu 21 tysięcy ma i tutaj dostanie takiego peta w ogóle za tą topkę, taką czapkę. Tu jakiś nowy itemek, naszyjnik jakiś, czyli tu są naszyjniki, gdzie w ogóle się zakłada te naszyjniki? Tu są upgrade'y, tu mamy medale, no to jakieś tam medale pamiętam odblokowałem kiedyś. Tu mamy czarmy, ale gdzie są te naszyjniki? Powiem wam, że nie wiem, może gdzieś tutaj w itemkach. Tu jakieś kryształy mamy? No trochę tych nowych rzeczy jest tutaj w tej gierce. Dobra, ale potrenujmy sobie, żebyśmy nabili na tego pierwszego bossa i spróbujemy jakieś jajko tutaj otworzyć. Tutaj potrzebujemy do tego pierwszego 288. Dobra, to nabijmy 288, trochę na tym ponabijamy, otworzymy z kilka jajek i postaramy się gdzieś dalej dojść, bo pewnie jakieś mocne pety tutaj będziemy mogli zdobyć. Dobra, w sumie to nabiję tyle tej siły, że już mamy na drugiego bossa. Spróbujmy pokonać tego drugiego bossa, zobaczmy czy nam się to uda. Dobra, na luzie nam się to uda, zobaczmy ile za niego tych kapsułek dostaniemy. 5, czyli musimy 20 bossów pokonać, żebyśmy mieli na jedno jajko. No dobra, to tak zróbmy, jeszcze w ogóle tu mamy daily nagrody. Dobra, ponawalajmy tego drugiego bossa, nabijmy trochę kapsuł na nim i spróbujemy cokolwiek lepszego zdobyć na tym evencie. Może jakiegoś peta dobrego dostaniemy i poprawimy nasz team. Dobra, i nabiliśmy 800 tych kapsuł. Zobaczmy czy coś ciekawego za to uda nam się otworzyć. W ogóle też jakieś skrzynki dropiliśmy. Nie wiem gdzie są te skrzynki, już nie pamiętam gdzie to było. Bo była specjalna zakładka Creates, tak mi się wydaje. A tutaj to jest, dobra, mamy tutaj te skrzynki. No i mamy dużo takich, takich, jakiś tutaj w ogóle. Za 13 world będziemy mieć skrzynkę, czyli jeszcze jakiś nowy world jest w ogóle. Czyli oprócz eventu mamy nowy world prawdopodobnie. Najlepsze są te lodowe skrzynki chyba. Tu takich, tu takie mamy jakieś radioaktywne, ale to są jakby słabe ręce. No nie, no to są słabe skrzynki. Dobra, skrzynek się nie opłaca na razie otwierać. Otwórzmy sobie 8 jajek, tylko zmieńmy team na laka oczywiście. Dobra, mamy team na laka, otwórzmy sobie no 8 takich jajek, jakby miejsca nie mamy. Dobra, musimy coś pousuwać. Dobra, pousuwam pety, otworzymy sobie 8 tych jajek. Możliwe, że oprócz tego eventu oni jeszcze dodali normalny world, bo widziałem ogólnie, że oni 20 petów dodali. A tutaj mamy tylko 2 jajka, więc tutaj raczej nie ma 20 petów. Dobra, zrobiłem trochę miejsca, otwórzmy sobie po prostu no 8 tych jajek i co nam wyleciało? Chicken koty nam wyleciały, same chicken koty nam wyleciały. I tutaj jakiś overload nam wyleciał. Najrzadszy pet nam wyleciał tutaj. Nuclear Overlord. Dobra, to sprawdźmy te chicken koty na początku. One dają tą eventową siłę razy 1,5, no to mało, a ten cały nuclear daje eventową siłę razy 2, no to też mało, ale dobra, musimy go założyć w takim razie. Nie wiem, kliknijmy quibest, czy one nam się założą. Dobra, zakładają nam się te pety eventowe, więc git. Dobra, teraz będziemy więcej farmić. Teraz 423
4 farmimy, czyli sporo. Do farmy, do nie wiem, przedostatniego bossa, ile na niego potrzeba? 138 tysięcy. No dobra, co chwilę nam to zajmie. Może nawet do final bossa dofarmimy i wtedy może jakieś lepsze pety spróbujemy otworzyć. W ogóle to jest jakaś bomba taka nuklearna. Czy tu mamy jeszcze jakieś inne rzeczy? Tu mamy jakieś do trenowania lepsze, czy teraz 1000 na raz dostajemy? Dobra, to git, teraz tutaj to załóżmy, 1500, teraz to, teraz 1700, no i do farmy do 50 tysięcy i będziemy już mieć najlepszą hantelkę, no i w sumie to do final bossa od razu dofarmimy, tak mi się wydaje. W sumie to do final bossa dofarmimy, potrzebujemy 632 tylko. Możliwe, że jeszcze gdzieś dalej ogólnie trzeba pójść. Jest tylko tak naprawdę pierwsza część. Tu mamy w ogóle jakiś market. Za co ten market jest? Za te kapsuły. Tutaj mamy taką czapkę, tutaj taką rękę mamy. Tutaj jakieś pączki, nie pączki, apokaliptyczna skrzynka. Aha, i tu jakąś farbę jeszcze można dostać, która daje mnożnik do petów. Tutaj dalej jeszcze rzeczy mamy. Zobaczcie, tu są jakieś questy. Aha, tu potrzebujemy 75 milionów siły ściskaczy. No dobra, to tu będzie trochę jeszcze roboty, tak mi się wydaje. Tutaj dalej możemy sobie iść. Tutaj gdzieś jakiś quest będzie. Tu możemy też coś kupić. No dobra, dobra, trochę tu roboty jest, powiem wam w takim razie. Tutaj cały czas strzałka nas prowadzi do tego questu. Spróbujmy dojść do tego questu. Tu mamy jakiegoś questa. Co tu musimy zrobić? Aha, tu wyskoczyło, że jeszcze nie skończyliśmy jakiegoś questu. Tu jest topka. Wydaje mi się, że ten quest polega na tym, że musimy po prostu 800 razy tą skrzynkę kupić apokaliptyczną. Bo tutaj to mamy ten właśnie quest. Dobra, wróćmy się tam do tych bossów. Uwalmy tego najlepszego bossa trochę razy, żebyśmy te kapsuły zdobyli. Spróbujemy najlepsze pety zdobyć i wtedy się zajmiemy resztą. Bo jak tu sobie podchodzimy, to wyskakuje, że jeszcze tego nie skończyliśmy. Czyli możliwe, że to jest ten quest na skrzynki jest. Dobra, dobijmy do miliona siły, żebyśmy już na luzie tego ostatniego bossa pokonywali. No i tu jeszcze kolejne bossy dwa mamy. Na razie tego Cyberguarda będziemy mogli pokonać. Dobra, mamy prawie milion. Kliknijmy sobie tutaj autofight na tym final bossie z pierwszego worldu. Chociaż powiem wam, że no tak nie za szybko go pokonujemy. Pokonamy go, ale no nie jakoś super szybko. Ile za niego dostaniemy tych kapsuł w ogóle? No dobra, trochę dostajemy. Dobra, i powiem wam, że trochę zostawiłem mawkowanie. Mamy 381 tysięcy tych kapsuł. Możemy sobie na pewno jakiś dużo penik teraz zrobić, ale poszedłbym jeszcze do tego całego merchu. Zobaczyć, co w tym merchu jest teraz. Taką czapę mamy za 100 tysięcy i taką rękę też mamy. No i na pewno te createsy musimy sobie wykupować. Tutaj jakaś podka na winy, to nam niepotrzebne jest. No i to też nam niepotrzebne jest. Mamy tą jedną nową skrzynkę, tylko nie mamy chyba klucza, tak mi się wydaje. Chociaż nie, chyba możemy sobie ją otworzyć bez klucza. Tylko potrzebuję więcej miejsca. Musimy sobie tutaj kilka usunąć tych. I chyba bez klucza będziemy mogli sobie ją otworzyć. Normalnie bez klucza da się teraz skrzynki otwierać. Usunęli te klucze. No dobra, mamy taką 1000. I tu w ogóle 4600 jest jakaś ręka. 0,1% na nią jest. To tu jakieś gigamocne ręce są. I teraz ogólnie ta, która nam wyleciała, daje nam eventową siłę. Tylko nie wiem, która nam wyleciała. Ta nam chyba... Nie, ta nam wyleciała. Jaka mi ręka wyleciała? Chyba ta buftech? Ta mi wyleciała. Dobra, ta na pewno mi wyleciała. No i teraz mam więcej siły. Dobra, teraz na pewno pety na laka sobie załóżmy. I zróbmy openik tutaj tych rzeczy. Tylko te pety niech nam usuwa. Niech zostawia nam tylko tego, na którego jest 15%. I odpalmy sobie auto, zobaczmy, ile nam to zajmie. No nie zajmie nam to długo, jak widzicie, zajmie nam to chwilę. Ale wydaje mi się, że będziemy już mieć full team tych wal coś tam. No, pełny ekwipunek mamy. Ile teraz mamy tych petów już? No mamy trochę już ich, jak widzicie. Dobra, muszę wyczyścić znowu ekwipunek. Dobra, mam 39 miejsca, jeszcze trochę otwórzmy sobie tych, żeby nam wyleciało tych petów trochę. Dobra, tyle nam już styknie i resztę niech nam otworzy w taki sposób, żeby leciały nam same te hydry, tylko no będzie ciężko wydropić tą hydrę ogólnie, ale no taka jedna by nam się przydała. Dobra, już więcej winów nie mamy. Dobra, i teraz już mamy full team tych petów. Ile teraz farmimy? Na ściskaczach na przykład. 200 tysięcy, nie, 23 tysiące. Czy mamy najlepsze ściskacze? Mamy najlepsze ściskacze założone? Dobra, niech teraz to się przyfarmi trochę, powiem wam, bo musimy dużo więcej siły wyfarmić, żebyśmy się dostali no do kolejnej części tego eventu. Dobra, powiem wam, że trochę przyfarmiłem. Teraz mamy 221 milionów sił ściskaczy i 71 milionów siły pięści. Do farmy 75 milionów sił pięści i wydaje mi się, że będziemy już mogli dosłownie wszystko blokować. W tym czasie chyba możemy sobie tutaj ligę wziąć jeszcze, bo wydaje mi się, że jeden pojedynek mi brakuje i dostanę tutaj tą ligową skrzynkę. Zobaczymy, co mi z tego wyleci właśnie. Tutaj jakiś chłop tryliony ma, to na pewno go uwalimy. Zobaczymy, czy w ogóle do ekwipunku tą skrzynkę dostaniemy, czy no nie wiem. Otworzy nam się od razu. Dobra, i dostaliśmy tą skrzynkę, chyba dostaliśmy ją do ekwipunku. Pewnie gdzieś tutaj w itemkach powinna być. Aha, tu nic nam się nie pokazuje. No to fajnie. To fajnie. Coś się popsuło. Więc gierki pewnie będą musiał wyjść, albo przez tą skrzynkę mi się popsuło. No tutaj czas na minus mi w ogóle wbił. Dobra, wyjdę z gierki, może się poprawi to. Zobaczmy teraz, czy się naprawiło. Dobra, naprawiło się i zobaczmy, czy mamy tą skrzynkę gdzieś. No i tu jest ta ligowa skrzynka. Dobra, otwórzmy sobie tą ligową skrzynkę. Aha, i 4 Dragon Fruity dostaliśmy. No dobra, to giga słaba była ta skrzynka. Jeszcze tu mamy jakieś takie lucky bloki, ewentualnie te lucky bloki możemy otworzyć, co nam tu wypadnie. No dużo winów i chyba tylko tyle. No dobra, to nie chcę mi się tego otwierać, zobaczmy, jak wygląda reszta mapek na tym eventowym świecie. Co tu ciekawego
znajdziemy dalej. Tu gdzieś było zaściskacze. Tu mamy właśnie tego pasa. Zobaczmy, czy możemy sobie to odebrać. O, możemy to odebrać. Dobra, tu jakiś turtle nam wyleciał. Tu jakieś potki, tutaj tokeny, tutaj lucky block, tutaj coś takiego. No i tutaj więcej potek. No dobra, to nic ciekawego nie mamy. Przynajmniej tyle, że się to naprawiło jakoś. Tutaj ten merchant. No możemy sobie tę skrzynkę znowu jedną odebrać. To w sumie cały czas trzeba odbierać. Oj, możemy sobie tą rękę też kupić. Ta ręka też ważna. Możemy sobie nawet ją założyć od razu. Tylko nie wiem, gdzie ona szczerze mówiąc jest. Bo to pobugowane jakoś wszystko jest. Dobra, na razie my jeszcze w tą rękę sobie możemy ewentualnie kolejną skrzynkę otworzyć. Może teraz nam coś ciekawszego wyleci tutaj. Zobaczmy. No ta sama co ostatnia. No dobra, to trudno. Poszukajmy tego miejsca, gdzie tam były te rzeczy do odblokowania. Tutaj mamy 100 milionów. No dobra, to musimy jeszcze dofarmić 28. Ale gdzieś była jeszcze siła ściskaczy. Zobaczmy, jak to będzie na tej sile ściskaczy. Dobra, tu mamy tą siłę ściskaczy. Powinnam się to otworzyć. Aha, i tu mam jakiś ogród. Tu mamy też bossa. Tutaj mamy 10% na jakiś chleb i 0,05% na jakąś potkę. To chyba taka lepsza potka jest, tak mi się wydaje. Ile na niego potrzebujemy? 92 miliony, no to mamy dużo więcej na niego. Zobaczmy, ile na tym bossie dostaniemy. To jest przedostatni boss. 1200 dostajemy. Dobra, to mam pomysł. Dofarmy sobie 100 milionów do tego final bossa i zobaczymy, ile będzie na tym final bossie i co na tym final bossie tam będziemy dostawać. Dobra, i mamy 110 milionów, a więc pójdźmy sobie odblokować tego ostatniego bossa, tylko musimy jeszcze znaleźć tą mapkę teraz, znaczy tą część. O, to jest tutaj. Tutaj mamy tego bossa i tu mamy koło w ogóle. Za co to koło jest? Za sztabki jakieś. Tu mamy takiego peta, który jest pewnie jakiś ultramocny. Taką rękę. Tutaj te chleby całe. No i taką potkę, która expa nam daje. I jeszcze tutaj coś takiego. Ta czapka. Zobaczmy, czy uwalimy tego bossa. Ile on w ogóle ma życia. Dobra, uwalamy go i dostajemy te sztabki. Dobra, to niech pofarm się na tym bossie trochę, żebyśmy te sztabki sobie nabili. Dobra, powiem wam, że trochę nawalam tego bossa i teraz jest problem, bo tego bossa już praktycznie w ogóle pokonać nie mogę, bo ten boss działa tak, że on z każdym pokonaniem ma więcej siły. Zobaczmy, ile tych sztabek mamy. Mamy 141 sztabek. No dobra, sobie zakręcimy kilka razy tym kołem, ale dalej będzie ciężko z tym bossem. Może akurat nam wyleci coś ciekawego. Tutaj mamy plus 8 sztabek, no to super nagroda. Taka jest za bardzo. No znowu to samo. Nie wiem, trzy razy zakręci. Może od razu nam trzy razy zakręci. Nie będziemy musieli klikać. No, powiem wam, że cienko nam idzie. Żeby chociaż ta ręka mi wyleciała czy coś. Ale od razu trzy razy się zakręciła jakby. Raz tutaj się pokazało, ale trzy razy nam zakręciło. Tutaj te sztabki nam poleciały. Dwie sztabki i ten chleb nam poleciał. No nie za dobrze to wygląda, powiem wam. Nie za dobrze to wygląda, niestety. Bo teraz nam wyleciała czapka w sumie dla peta, taka mocna. Jeszcze chciałbym rękę albo tego peta, tylko no tego peta będzie bardzo trudno zdobyć. Bo teraz potka nam wyleciała. Takiej potki chyba w ogóle nie mam. Dobra, teraz jeszcze raz sobie zakręcimy i później jeszcze ostatni raz będzie. Teraz znowu tutaj to. No i dobra, i teraz ostatni raz kręcimy. No i finalnie potka. No niestety nie ma tej ręki, szkoda. Pójdźmy w sumie jeszcze do tego przedostatniego bossa i nafarmy na nim więcej tych kapsułek i spróbujemy jakiś taki większy opening zrobić. Dobra, powiem wam, że jakoś super dużo się szczerze mówiąc nie farmi. Mało się tutaj farmi tego. Zobaczmy, czy w ogóle jakieś potki nam wyleciały. Tu mamy jakąś jedną paczkę z potkami, tutaj jakieś takie rzeczy, ale czy mam jakieś ciekawe potki? Tu mamy dwie takie potki. No powiem wam, że super mocno i tak nie jest. Spróbujmy zrobić za to wszystko, co mam opening. Zobaczymy, czy coś nam ciekawego wyleci. Jakby to jest chyba najlepsze jajko. Zobaczymy, czy wyleci nam jakaś taka hydra właśnie. No za długo ten opening niestety nie potrwa z tego, co widzę. No i ostatnie jajka i koniec. Zobaczmy, czy mamy jakąś hydrę. No niestety nie to. I drugi pet się nazywał Dominus. No i niestety też nie mam tego Dominusa. Dobra, całą resztą zajmiemy się w kolejnym filmie. Koniecznie sprawdźcie sobie ten, który wam się wyświetla i do następnego.